jak poderwać dziewczynę. Generalnie serio, zadajecie takie pytania, nie wiem po co w sumie, ale też nawiązując do śmiesznej sytuacji, parę lat temu jeden z widzów zadał mi to pytanie na moim streamie, to były tak naprawdę moje początki gdzieś tam na YouTubie i kurczę, do tej pory jest shot z tego live'a. Ja tam właśnie opowiadałem, jak poderwać dziewczynę. Mały Igor to opowiadał. Także dosyć zabawnie. I generalnie tam gadałem takie głupoty, że to szok. Natomiast teraz stwierdzam, że po prostu wystarczy być sobą, nikogo nie udawać i starać się po prostu pokazać takim, jakim się jest. Jeżeli to jest ta odpowiednia osoba, to po prostu cię ona zaakceptuje. Natomiast na jednej z imprez, gdzie no były procenty, oczywiście każdy się dobrze bawił, kurde, usłyszałem bardzo śmieszną poradę, jak poderwać dziewczyny od mojego znajomego, który naprawdę wtedy no ledwo trzymał się na nogach, więc wam ją teraz opowiem, tak jak on mi to opowiedział wtedy. Bo wiesz Igor, żeby poderwać dziewczynę, to musisz podejść do tego jak myśliwy, że ty jesteś tym myśliwym, stary. Chodzisz po tym lesie z tą spluwą, żeby upolować sarenkę, ale... Nie upolujesz jej. Dlaczego? Bo nie możesz zapierdzielać z tą spluwą i biegać na łapu-capu, bo jej po prostu ona ci się spłoszy i nie złapiesz jej. Musisz skradać się do niej, jak już ją zobaczysz. Powoli, powoli, powoli. A jak będziesz już dostatecznie blisko, to łup! Wyskoczyć. Dosłownie tak mi to opowiedział. Pamiętam, że trzymałem wtedy kubek z napojem i wylałem to na podłogę, masakra. Wyobraźcie sobie chłopa, który wam to opowiada na imprezie, no tragedia. Jak macie do mnie jakieś pytania, napiszcie w komentarzu, zostawcie subika, lecimy po 10 000 subów do końca roku. Porąbane są te historie.